córeczki chodzą już. Zobaczcie. No, kury już wołają, chcą wyjść, ale ja dzisiaj ich nie wypuszczam z rana. Zobaczcie znowu. Ich jest pełno. Latem, zawsze jest ich dużo latem, zimą nie. Jadę, słuchajcie, do stajni, do sanktuarium. Porozmawiam z panią, także powiem jej, że jestem youtuberką i być może będę mogła nagrywać już tak legalnie, będę mogła wyjmować kamerkę przy ludziach, no bo tego jeszcze nie robię. Niestety dzisiaj nie pojedziecie razem ze mną do sanktuarium, bo ja też nie pojadę. Dostałam wiadomość od właścicielki sanktuarium, że ma jakąś nagłą sytuację. Trochę tak niefajnie, bo powiem wam, że bardzo lubię tam być i bardzo chętnie tam jadę z satysfakcją, z radością. Tutaj widać kawałeczek budynku. Przypomniało mi się o tym, że znowu czas poczytać książki w języku angielskim. Custom taki made, zdaje się, że z Goldwinga chyba. O, kręci go trochę gościu, starszy, ale wścieklak. I to jest właśnie fajne w Ameryce, bo są takie rzeczy troszeczkę inne. Tam taka była jesień w New Jersey, drzewa się tak pięknie przebarwiały na złoto, żółto, pomarańczowo. W Polsce też czasami tak jest, ale nie zawsze. To za tą jesienią w New Jersey to mi się tęskni. Chciałabym pojechać i pooddychać takim lasem pachnącym jesienią. Tego brakuje tutaj. Czyli wyjechać sobie na weekend i wrócić tutaj jednak mimo wszystko. Ale tak, ale tęskni się za takim czymś na pewno. On jest cierpliwy, co? On ufa, że ty delikatna jesteś. Juniorek, dziwne uczucie, co? Kapuśniaczek polski. Jeszcze muszę tylko zasmażkę zrobić. I prawie gotowa. Meditation for beginners. To dla mnie? Mhm. Duck coin. Juniorek już wysek. Think like your horse. No nie wpuszczę cię. Dlaczego? Nie chce mi się. Oliwkę poproś. Gdzie jest oliwkę? Poproś oliwkę. Ha! Hello? I szukać jaszczureczki.
pozdrawiam was, kochani, optymistycznym akcentem. O, proszę. On na jedynce. Nie, on już na dwójce, a ja jeszcze na jedynce. Czasami to nie jest sprzęt. Można mieć dobry sprzęt. Ale wszystko i głównie zależy od samego kierowcy, kochani. I od jego fantazji, tak? I umiejętności oczywiście. No kawał fury. Kawał fury. Podoba mi się. No i zobaczymy ten start. No, nie no, niestety. Tak jak mówiłem. Nie no, kochani. Zobaczcie go w lusterku, no. Nie miał szans. No przykro mi bardzo. Pozdrawiam was. Przez okno i zmobilizował mnie do tego, żebym go poprosiła, żeby mi w tym pomógł. Kochani, spojrzałem przez okno, zobaczyłem moją żonę taką wymęczoną przez naturę Florydy, że wymiękłem, założyłem laczki, przyniosłem jej napój zimny, tak. I będę jej pomagał. To prawda, widzicie, to inna wersja. Każdy ma swoją. Jak ładnie, ale fajnie, słuchajcie, trochę mój mąż, trochę ja i zobaczcie, efekt jest taki. I pięknie widać jaszczureczki, które będą teraz chodziły tutaj widoczne. Będę mogła sobie jeździć na wycieczkę, zostawiać mojego męża i hura! I nic mi nie zarośnie, mam nadzieję, fajnie, ojej, jak się cieszę. To za słabe, a to za ciężkie. Jak najbardziej może być dużo, dużo kwiatów i czym więcej, tym piękniej, tym ładniej. Tak jak czasami można z czymś przesadzić, to moim zdaniem z kwiatami no niekoniecznie. No uwielbiam kwiaty, zobaczcie. No super, o, zobaczcie ta jaszczura. Jest ich pełno, dlatego pokazuję wam je, bo ogólnie to wy tego nie widzicie, jak ja do was mówię. Ja po prostu chodzę, a one się poruszają, przechodzą pod nogami. Także jak chodzicie sobie na boso czy coś, to czasami może jaszczurka wskoczyć na was. No, one się nie boją. No, trzeba się przyzwyczaić do takich rzeczy. Ale ładnie mam teraz, zobaczcie. No, ładnie. Ja ostatnio zainspirowałam się muzyką, która została użyta w filmie pewnej twórczyni na YouTubie. Nie wiem, czy wiecie, jest tak, że jeśli jesteś twórcą na YouTubie, to nie możesz opublikować każdej piosenki, która jest w internecie. Musisz mieć po prostu pozwolenie od artysty na użycie tej piosenki. Epidemic Sound. Teraz będzie trochę taka zmiana. Napiszcie, czy wam się podoba ta piosenka, ta muzyka, chociaż będę zmieniała oczywiście w zależności od nastroju, w zależności od klimatu filmu, bo mam teraz dostęp do naprawdę dużej ilości twórców, muzyki. Będę teraz wam edytować vloga, już mam muzykę załadowaną, zobaczcie ile mam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz będę się bawiła i będę wrzucała gdzieś, w którymś momencie w filmie. To jest dla was już przeszłość, dla mnie to dopiero przyszłość. Wy już wiecie, jak to wygląda, co ja zrobiłam, ja jeszcze nie wiem. Ale mam nadzieję, że wam się podoba. Do zobaczenia, kochani, trzymajcie się, miłego dnia. Uściski. Pa, pa. Chor zakupowy. No to zachowuj się tak jak model. A tył? Nie, ale podoba ci się? No, jest wspaniały.